Witam was. Witam was. Dzisiaj o co... Dzisiaj to, o co cały czas prosiliście, a mianowicie prosiliście o to, żeby pokazać, co ona tam właściwie je na tym karniworze. Także teraz będziecie mieli takie parę dni po prostu, co ona tam sobie je. Z rana bardzo często korzysta albo z surowych jajek, albo właśnie z takiego keto shake'a. To jest taj jej ranny posiłek, a zawsze wieczorem ma ten taki treściwy posiłek, który widzicie, także można powiedzieć, że jeden posiłek rano to jest wodnisty do picia, a drugi posiłek to jest po prostu ten posiłek stały, który jest zawsze koło godziny 18 u nas i tam pomiędzy tym nie ma nic więcej, nie ma nic innego, także tam jest przerwa, pauza, urlop do żołądka i tak dalej, i tak dalej. Nie ma opychania się i tak dalej, i tak dalej. Także tak to mniej więcej tutaj wygląda. Jesteś głodna, jak tak jesz? Teraz nie jestem głodna. Bo zaraz ktoś napisze, o Jezus, tak mało, to zaraz bym z głodu umarł. Słuchajcie, to zależy na wasze warszlawień wam wrócą. Albo ile braków macie, nie od uzależnienia tak. Jedzenia, tylko ja bym powiedział, ile macie braków w organizmie, ponieważ głód pojawia się wtedy, kiedy organizmowi zaczyna coś brakować. No właśnie. I teraz sami się zastanówcie, czy to jedzenie, które spożywacie, jest na tyle odżywcze, że ono wam rzeczywiście daje tyle wszystkiego, czy może ma rzeczywiście jakieś braki, że musicie jeść na przykład 3 razy więcej niż ona teraz. Temat do przemyślenia, bo jak może ktoś zjeść 3 razy mniej czegoś innego i mieć wystarczająco siły, energii na cały dzień, nie być głodnym i jeszcze rozwinąć masę mięśniową? No, odpowiedź chyba jest sama w sobie już. Dobra, my tutaj uciekamy, wy sobie zobaczcie, bo jest to z paru dni po prostu nagrane pod rząd, które szły. Kosztuje mnie to zawsze dużo pracy, ponieważ ona jest bardzo szybka z jedzeniem przeważnie. Ja czasami miałem problem, żeby to po prostu zdążyć nagrać. Ale co też było bardzo, bardzo dziwne dla mnie i nie tylko dla mnie, też do on, był 1 tygodni, ja byłam 2 dni, nie 2 dni po rząd, ale to było 2. i 5. dzień chyba. Ja nie jadłam nic. I ja spróbowałam, robię post. No. I też był totalnie nie geluk om vasten van 24 uur helemaal door te zetten. 24 godziny cały czas jej się nie udały, żeby zrobić po prostu, ale udało jej się wykluczyć na przykład to śniadanie wtedy, czyli po prostu ten wieczorny tylko posiłek został, ale to też wszystko jak dyktuje organizm, ile jest pracy i tak dalej, to wszystko trzeba mieć przekalkulowane. To nie jest tak, że a no dzisiaj robię tak, bo tak ktoś zrobił. Nie, to trzeba dopasować. Czy mamy ciężką pracę, czy mamy pracę, gdzie pracują tylko palce i tak albo dalej. Albo jeden tak palec. Tak. Dobra, my uciekamy, nie przedłużamy, sobie zobaczcie. Także my się już tu żegnamy, ponieważ nie będę dzielić i nie będę nagrywać jeszcze specjalnie, jak wam pomacham. Także my tu już machamy. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hejo. Pa. A więc, co je? Pytanie odwieczne. Tutaj mamy dzisiaj kolację, będzie sobie jeść. Także ma tutaj słoninę, która jest pokrojona w takie paski, czysta słonina, a tutaj ma Black Angusa, także Black Angus, wołowina, jak widzicie, im tłuszcza, tym lepsza, dużo marmurków, żeby w tym było, takie kawałki są najlepsze akurat na tej diecie, plus uzupełnienie tłuszczu jeszcze przez dodatkową słoninę, która tu się wytopi, to oczywiście tylko lekko, z jednej, z drugiej strony, tak żeby w środku było kwiste, a to troszeczkę dłużej sobie podtrzyma, żeby się więcej wytopiło, także to będzie szybciej gotowe niż to. No ale, taka logika. Dobrze, teraz ja mam tutaj taki, można powiedzieć, ketogenny smakołyk, ale tutaj kawałeczek tego też
po kolacji żona sobie skubnie na pewnie. A co to jest? To jest białko, izolat białka, czyli po prostu taki shake, który wam pokazywałem z tego sklepu. Zresztą macie to zalinkowane jak zawsze w pierwszym komentarzu, który jest przyklejony. Masło klarowane. Jest to po prostu razem wymieszane, w lodówce to postało i wyszła z tego taka ala białkowa czekolada. Dobra, kolejna potrawa to już następny dzień. Czyli co dzisiaj je? Ponieważ je teraz przeważnie jeden raz. Za dnia czasami sobie szczeli takiego szejka, który wam pokazywałem. Ja sobie też czasami takiego teraz lubię wypić i jest ok. Co tutaj ma? Tutaj jest tak, dwa białka jajek. Tu są takie małe kawałki słoniny pociętej, która tak lekko została przesmażona. O, tutaj je widać na przykład. Czyli tutaj tego, no, był gdzieś takiej grubości pas i też na tyle, czyli taki kwadrat można powiedzieć słoniny, czyli dość sporo. I 15 żółtek. W środku. To nie jest tak do końca ścięte. Niektóre są tutaj jeszcze o takie mokre, że tak powiem. Nie wiem jak to nazwać. Dobra, mniejsza z tym. Bo normalnie wypija to sobie też na surowo całe takie jaja. Ale czasami chcę po prostu coś innego sobie zjeść. Kolejna kolacja, kolejny dzień. Tym razem co tutaj ma? Pełno krewetek. Pełno krewetek. Ale nie ruszają się, one już nie żyją. Także spokojnie. Nie stresować się, są tylko i wyłącznie krewetki. I tym razem w oliwie z oliwek i tutaj na leciutkim ogniu je tylko tak lekko podgrzeje i to jest tyle. Ona je praktycznie, można powiedzieć, że połyka czasami na surowo, że tak powiem, ponieważ one naprawdę są tylko leciutko podgrzane, bo one są jeszcze zamrożone, to jeszcze z lód. Są takie mrożone, także musi je podgrzać przynajmniej do takiej temperatury żołądka. Chociaż powinno się je przepiec, ale ona je tak jak są. Ponieważ od czasu do czasu chcę mieć też inny smak. Z rana oczywiście znowu był shake. Ten shake sobie zrobiła. Ja też z niego korzystam. Także taki dzionek kolejny. Kolejny dzień. Co dzisiaj? Dzisiaj na kolację ma dwa steki. Znowu takie właśnie jak wam mówiłem. Marmurkowane. Także znowu wołowina, dwa razy, także około gdzieś pół kila mięsa. I na tłuszczu, to jest tłuszcz gęsi, smalec gęsi. Kolejny posiłek, kolejnego dnia. Dzisiaj coś całkiem innego, a mianowicie ten keto shake, który wam pokazywałem kiedyś z takiego sklepu. Link do tego sklepu znajdziecie w pierwszym przypiętym komentarzu, jak zawsze, tam gdzie co polecamy i tak dalej. Trochę długi ten komentarz. I teraz tak, co tu jeszcze w środku jest? Jest tutaj 5 żółtek w środku i troszeczkę wody jest w tym, żeby to po prostu rozcieńczyć. To wszystko w blenderze i teraz to sobie zmiksujemy. I gotowy shake. Dobra, i piję jajeczkowego szejka. Lekko. Dobre. Ewych lekko. O, to gitara. Pierwszy eksperyment, tak? Jeszcze tego nie testowaliśmy na żółtkach. A czy ty masz już naszą nową część trzecią w szamańskim świecie? Jeżeli nie, to zerknij do opisu. Znajdziesz tam też różne inne książki, które już napisaliśmy dla was. Dodatkowo przypominam, że książki są wysyłane na maila i są to książki w formie PDF-u. Także zapraszamy. I kolejny dzień. Dzisiaj kolacja. Dzisiaj sobie je 4 udka z kurczaka. Raz na jakiś czas, tak mniej więcej raz na 2 tygodnie korzysta po prostu też z kurczaka. Tego nie jest za dużo, ponieważ jest to mięso chude. I na to trzeba uważać, tutaj też trzeba więcej tłuszczu do tego dodać, jak już się z tego korzysta. I tak jak mówię, nie za często, ponieważ nie jest to korzystne dla organizmu. Dobra, dzisiaj szybkie śniadanie, ponieważ potrzebuję swoje jajeczka zjeść, a zaraz musimy jechać. Także na szybko w
ogrodzie, w biegu. Breek de dag tegen eitje. Tak, zaczyna ona tylko żółtka sobie z tego je. Tak, pyk. Tak. Yummy. Takie szybkie śniadanie. Białko do ogrodu. Będą lepiej roślinki rosły. Zauważyła, że jakie podróże dawała, to lepiej rosły na białku. Dzisiaj tylko 5, bo ma ostatnie 5 jajek. Normalnie zawsze to tak z 10 se wypiła. Żółtek z rada. Przepraszam. Jestem tu troszeczkę brudny. I chlup. Jeszcze jedna piątka i spadamy, bo czas nagli. Okay. Niestety, będziesz musiała aż 4 przeżyć. Dobra. Mam pecha. Nie martw się, kupimy ci gdzieś jajka. Ale nie szkodzi. Co do surowych jaj? Kiedy ludzie myślają, to jest niebezpieczne, to jest wasza decyzja. Dla mnie to jest ok. Kiedy zobaczymy na przykład na tiramisu, na majonezę, na styk tartar, co jest tam w środku, surowy jaj. Także to już każdy sam decyduje. Ja na razie mogę powiedzieć, że ona tak parę setek już tych jajek wypiła i na razie wszystko odpukać jest ok. Dobra, tu były jajka na śniadanie, a na kolację dzisiaj ma wątróbki. To akurat jest też dość ważne, żeby tutaj właśnie jeść jakieś organy, w tym nie tylko i wyłącznie same mięśnie, że tak powiem, ponieważ normalne mięso to są mięśnie, ale w organach jest też dużo cennych rzeczy. Jak widzicie, te są przekrane na pół niektóre, specjalnie żeście widzieli. One nie są do końca przepieczone, one są w środku jeszcze czerwone, żeby po prostu nie straciły wszystkich właściwości. No i oczywiście też troszeczkę tłuszczu pod spodem, smalec gęsi. Także ja życzę żonce smacznego. I kolejny dzionek. Z rana był znowu keto shake wypity, a zrobiła sobie jakąś godzinę temu jagnięcinę, tylko no coś nam wyskoczyło i nie mogła tego zjeść. Także teraz zje to po prostu sobie tak jak to jest, na zimno, ponieważ nie zawsze wszystko musi być ciepłe, idealnie podgrzane. To jest temperatura pokojowa, także to jest też dobre do żołądka. Także taka kolecyjkę dzisiaj mam.